Siema, witam was bardzo serdecznie na kanale Guma Play the Game. Kontynuujemy teraz przygodę z grą FIFA 20 symulowana kariera FC Barcelona. Tak, troszkę tutaj zaszły zmiany. Troszkę zaszły zmiany, posprzedawałem trochę gości. Tak, transfery, ok. Troszkę posprzedawałem. I teraz mamy Rathman chce zagrać, tak? Dobra, to będzie ten skład. Symulujemy. Finał Super Cup. I wygrywamy 3-1, ładnie. Lewy obrońca, prawy pomocnik. Strzelają gola. Dobra, tu mamy treningi. Tutaj w treningi kogoś wrzuciłem, bo już nie pamiętam. Wrzuciłem już, dobra. To co trenujemy ich? I tak, w kwestii wyboru kapitana chciałbym, żeby Matias Delis. Aha, Mbappe nie odszedł, tak? Nie dogadał się z Realem Madryt, dobra. To damy ten mocniejszy tutaj skład, mam taki no. Ekipa, to ten pierwszy skład jest mocny. I u siebie gramy z Ligą Hiszpańską z Espaniolem, 2-0 wygrywamy, dobra. Ładnie. Zaczynamy zaraz Ligę Hiszpańską. A nie, czy już był mecz, już był chyba mecz. Tak, jeden to byśmy wygrali teraz przecież. Dobra. Teraz z Villarreal meczyk, ale ja bym sobie tu jakiś młody ESO, to przeskautujemy go. Tu SPD jakiś młody, niech go przeskautuje. Tu jakiś 16-latek ESO, niech go przeskautuje. Ten Talal, niech go przeskautuje. Tu jakiś młody 16-latek, to niech go przeskautuje. Tutaj jakiś. Aha, tu już mamy go na liście. O, tu jakiś młody 18-latek, 80. Dobry będzie. Dodaj do listy życzeń. Tutaj jakiś młody 21 Elo. Dodamy do listy życzeń. Tu jakiś napastnik. O, lewe skrzydło. Tu mamy go dodanego. Reszta sami staruszkowie widzę. A tu jakiś prawy skrzydło, 21 lat. Damy go do listy życzeń. O, George Mullen. Damy do listy życzeń. Prawa obrona, damy do listy życzeń, 21 lat, overall 80, tu mamy jakiegoś bramkarza, aha, tu mamy go no, na liście. Artur Bozok, Pola, a nie, Francuz jakiś. SPD jakiś młody. Dodamy do listy życzeń. SPLS. Tu jakiś SPO młody. Dodamy do listy życzeń.
Tu mamy jakiegoś 88, a tu mamy go. SPO, SP. Dobra, tyle, nie ma nic więcej. Jedziemy dalej, symulujemy ten mecz z Villarreal na wyjeździe. Liga Hiszpańska i 4-0, ładnie. Robimy treningi. Wypożyczenie kawamin. Nie. Odrzucamy. I mamy teraz z Athletic Bilbao mecz. Zawodnicy nieobecni. Oferta Mateusz Moreira. Co to za chłopak? Muszę. Nie, na pewno. Już. Na pewno wam go nie wypożyczę. Przełożone spotkanie. Dobra, to tutaj damy tak. Ten mocniejszy składnik zostanie. Gramy u siebie, Liga Hiszpańska. I wygrywamy 3-1. I Donnarumma kontuzja. Ale to bramkarzy mam. Szkoda, że kontuzję złapał, bo ja go wystawiłem na 6 tygodni. Aha, to nikt go nie kupi, bo ja go wystawiłem na sprzedaż. Lima odszedł do Bayernu od nas. Odszedł też. Aha, kupiłem z Realu Madryt to chyba obrońcę za 108. I z Napoli kupiłem Silvę Melo. A sprzedałem tego Limę, sprzedałem napastnika. Mbappe, jest oferta za Mbappe. O, Wolverhampton za Mbappe. Ale wydajecie poniżej, a musicie dać więcej. 100. 102. I kontuzja 6 tygodni, ten Donnarumma, tak? Salibor, ale Salibor nie na sprzedaż. Absolutnie. Na sprzedaż jest Mbappe, także możecie Mbappe kupować. O, Mbappe dogadał sprzedaż i 110 milionów euro dają. No dobra. Zaakceptujemy. Także dziękujemy Mbappe. Chyba, że... jeszcze chyba zostanie, jeszcze chyba nie przejdzie, albo przejdzie, może się sprzedał, czy nie, czy został jeszcze. A, jeszcze został, dopiero przejdzie, a, nie zmieni barw, nie zmieni barw, został. O. O, Dachne się rozwinął. A, to, aha, powołani, dobra.
Tak myślałem, że nie ma ich w tych treningach powołani. Zostali, dobra, i mecz z Realem, zespół Adonaroma kontuzja, to za Adonarumę ten może Giordano i tutaj Horn. Coś takiego by było. Zapiszemy i ten mecz z Realem to zagramy. Zagramy go. Zagraj. Stawienia. Tutaj am zawodowiec. I graj. Okej, dobra. Dzisiaj kibiców na stadionie i państwa przed telewizorami czeka prawdopodobnie najważniejsze spotkanie w obecnej rundzie rozgrywek. Dobra, omijamy to. Tutaj o El Clasico powiedziano i napisano chyba już niemal wszystko. Powstały na ten temat... No i jedziemy, jedziemy, dobra. Razem mamy wrażenie, że jesteśmy świadkami czegoś wyjątkowego. Jeśli jest dzisiaj jeden mecz, którego nie wolno przegapić, to jest to starcie królewskich z dumą Katalonii na Estadio Santiago Bernabeu. Na to spotkanie zapraszają... Dobra, mamy piłę, jedziemy. Na skrzydło. Drugim jest tu niemal polityczną deklaracją. Pyk, tu do środka, do środka. Mbappe, Mbappe, podanie. Na skrzydło, aj. Ależ na przykład nie. Ja wydarzenie, przed nami znakomity mecz, grają lider i wiceliderzy. Dobra, kto osiągnie przewagę na początku sezonu. Aj. Ależ przeczytał to jak profesor. A oto dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na państwa ekranach. Trener postawił na ustawienie 4-3-3 z fałszywą dziewiątką, czyli środkowym napastnikiem wycofanym bliżej linii pomocy. Fałszywa dziewiątka dezorganizuje szyk defensywny rywali, wyciągając sprzed pola obrońców. Tym samym robi miejsce dla bocznych napastników, którzy mogą pokazać się do piłki i uderzyć z bliska na bramę. Dobra, mam piłę, mam piłę. Przez Barcelonę. Do środka, Mbappe, 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 na skrzydło. Zagra dziś FC Barcelona. Tutaj. Zagrają dzisiaj dość tradycyjnym ustawieniem. Tutaj. 4-2-4. Tutaj, tutaj, o, pięknie, i dośrodkowanie, i szał. Skuteczna interwencja, Abraham. Ale grają dalej. Dobra, mamy piłę tutaj do środka. Co teraz zrobi? Co teraz wymyśli? Do Mbappe, Mbappe, szał, a zablokowany. Będą szukać teraz okazji do kontry. Zbyt czytelnie rozegrany ten szybki atak. Rywale przerwali akcję. No, blokować, blokować. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Dobra, mam piłę. Kylian Mbappé. Federico Valverde. I odgrywa to z powrotem. Zobaczmy, co zrobi. Ale niecelne, za krótkie to dośrodkowanie. Wyjaśnił sytuację. Dobra. Piłka trafia za linię boczną. Na piłkę, co z tego wyniknie? No. Musi teraz wyjaśnić sytuację. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Coś może się z tego rozwinąć. O nie, 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 nie. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Dobra, mamy piłę, idzie kontra, idzie kontra. Mbappé. Aja. Interwencja w porę, przeciął to podanie. Ma piłkę, co teraz zrobi? No, nie, wyjdź. Ależ dobra. Wyciągnął tę piłkę. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Z
statystyki posiadania bardzo ale mu się... wynik, wciąż bezbramkowy. Zdaje mi się, Darku, że obie drużyny czekają na błąd rywala. Wcześniej jednak... Teraz szansa na prowadzenie. No. Znakomicie bramkarz. Zagrywa w okolice 9 metra. Niewykorzystana okazja... Dobra, mam piłę, ale tutaj nie ma nikogo. O, dobra, tutaj... Złe zagranie i Barcelona traci piłkę. No, dobra, mam piłę. Już nie mam. Zobaczymy, co teraz zrobi. No. Udaje mu się zabrać piłkę bez fału. Dobra, mamy piłkę. Kylian Mbappé. No, kurde. Idzie do przodu. No i to dośrodkowanie. Ja, nie było nic, kurde. Ledwo... Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. Ledwo go dotknąłem i faul. Może bardzo precyzyjnie wrzucić w pole karne. Dobra, koniec pierwszej połowy. Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej... 1-0. Barca wznowiła grę w drugiej połowie. No! Barcelona traci piłkę. Trzeba to dobrze rozegrać. Dobra, i z kontrą. Dobra, tu. Wychodzą tu. Do dobra, idziesz. Kurde, wiedziałem, że nic z tego nie będzie. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. No, oficjalne potwierdzenie ucina spekulacje. Dobra, idziemy. Doświadkowanie. Zablokował. Na razie szczegółów nie znamy, za to wiemy jedno. To naprawdę udało. No, ich. Jeszcze ich piła? Federico Valverde. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No. Szansa! Ale, dobra. Słabo strzelił to. Przed nami końcowe 30 minut. No, Mbappé, no. Dobrze przeczytał podanie. Pore zareagował. Moja piła, moja, dobra. Tutaj. Kylian Mbappé. Ma sporo i szał. To musi być. Kurde, zablokowali. Interweniował, zablokował ten strzał. Trener Realu przeprowadzi teraz zmianę. Federico Valverde. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Nie dał szans, odebrał piłkę rywalowi na skrzydle. Dobra, mamy małe. No, podaj. Tracą piłkę. Szklikałem. O nie, być. Dobra, bramkarz uratował mi teraz. Uratował mi teraz dupsko. Do końca regulaminowego czasu gry. Bramkarz. Powoli mecz dobiega końca. Czy zobaczymy jeszcze jakieś bramki, czy skończy się remisem? Ciężko wyrokować, ale sądzę, że tak królewscy, jak i katalończycy będą do końca próbowali coś strzelić. Nie ma. El Clasico to nie ten ciężar gatunkowy, żeby zadowolić się remisem. Dobra, mamy piłę. No, podaj. Znowu celne podanie tego zawodnika.
O, nie. Piłkę, co z tego wyniknie? Coś niesamowitego. Co? Jaki karny? Będą mieli szansę na zwycięstwo. No nie, to są jaja. Kluczowe momenty tego spotkania i raczej później nie zdołają odrobić tej straty. Ewidentny karny. Za co karny? No, zablokowałem. Masz rację, powinien to zrobić. No, ja pierdolę. Mówi się, że nie ma karnych obronionych, są tylko źle strzelone. To oczywiście nieprawda, bo mogą być karne strzelone dobrze, tak jak właśnie ten, na który patrzymy. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Złe zagranie i Barcelona traci piłkę. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć, a zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Real Madryt teraz atakuje. O! Będzie bramka! 2-0. Bramka Real Madryt. O, dawno nie grałem, kurde. Niebywałe, proszę Państwa, akcją, gol za golem, są zdecydowanie na fali. Doczekaliśmy się drugiej bramki w meczu, jest 2-0. Barcelona traci... Dobra, wtopa. I w tym momencie sędzia kończy to spotkanie. Mamy wtopę. Kiepsko, nic, jeden strzał, no to nie wygrasz, no nie wygra meczu z jednym strzałem. Liga Mistrzów, dobra. Okej. Dobra, Liga Mistrzów mamy Schalke, Young Boys Brno i CSKA Moskwa. To dobra, musimy dodać z powrotem tych środkowych obrońców. To będzie ten. Tak. Środkowi i będzie ten. A nie, to nie, to stick z czasem nie. Sanchez, obrona. Dobra, i tutaj nie wiem, kogo tu dać. Jeszcze tego, aha, tego Biandę chciałem pocisnąć. Ale on ma to wszystko na 100. O to, dałem. O, jest, Silva de Melo 89, pięknie. Jedziemy. Tu dajemy ten skład. Aha. Tutaj za tego serk to ktoś inny niech gra. Bo on gra w tamtym składzie. Może Sosa damy, o. I 3-0, back, 3-0. Na wyjeździe z CSKA Moskwa, Liga Mistrzów. Dalej, okej, jedziemy dalej, z Valencio teraz, Liga hiszpańska. To gramy tym mocniejszym składem, u siebie, tak, dobra. 1-1, o. Ale z Valencią zawsze jest... Nie jest lekko. D
dalej. Jedziemy dalej, dobra, teraz gramy z... klub chce zagrać z Valladolid, to klub sobie zagrasz, dobra. Z Dumbo na, no, na wyjeździe, Liga Hiszpańska. I 3-0, o Intuba... Intuba kontuzja, aj, dobra. No trudno. San Just, no 86 jest. I z Schalke teraz Liga Mistrzów. Damy tam ten skład, dobra. Gramy u siebie. I 4-0, pięknie, rozwaleni. I teraz Liga Hiszpańska z Betisem. Tutaj za tego Ntumbę to bym dał może... tego Salibura, o. Bo za niezadowolony. Niezadowolony. Bądź Giovanni, też niezadowolony, widzę. Może by go wpuścił. A nie, za Klubsia, tu. Tego Morsiego by dał za... o tego, dobra, dam... w sumie trzech gości takich, co niezadowoleni, to dam im zagrać teraz. Bądziowani, Salibur i Morsi. Zobaczymy, co pokażą. Gramy u siebie. O, i przegrywamy! Przegrywamy 1-0 z Betisem. To jest szok normalnie, ale dobra, no. Wszystkiego wygrywać nie będziemy. Wszystkiego widocznie wygrywać nie będziemy, niestety. Real nam odskoczył na 5 punktów. Teraz trzeba będzie gonić. Zagramy jeszcze raz tym składem. Może się na wyjeździe z Eibarem. I 4-0. No, teraz zagrali elegancko. O, kontuzja jakaś, mamy kontuzję jakąś. O, Dachne się rozwinął na 84, ładnie. I z Young Boys Berno teraz mamy Ligę Mistrzów. Tutaj biuro. Kto tam? Ntumba, o, 4 miesiące. Zostawimy ten sam skład. Symulujemy na wyjeździe. Liga Mistrzów, Young Boys. I 5-0. O, 5-1, przepraszam, 5-1. Morsi hat-trick, o. No i ładnie. I z Rayo Vallecano teraz dodamy ten skład. Gramy u siebie. I 3-0, piękności. Damy rozwój, no rozwój. Dobra. Z Deportivo teraz. Na wyjeździe, Liga Hiszpańska, dałem ten mocniejszy skład.
i 4-0 i back kontuzja. Uuu, ale mamy tego Dachne. To będzie grał za niego. Ratman chce zagrać, no to zagrasz teraz. I back, a za ciebie zagra ten Dachne, o. O, elegancko, tak. Ratman chce zagrać, to będziesz grał. Dobra, to damy ci zagrać. Gramy u siebie teraz Liga Hiszpańska z Leganes. I 3-1. I Horn kontuzja, o. Ohoho. Troszkę hukijowo. Trochę kijowo, ale to nic, to mam jeszcze. Za tego Horna to damy. A, Donnarumma wyleczył się. Ale może by tego Castro dał. Dobra. No dobra, wyleczyłeś, ale to tak od razu. No. Tak od razu godnie, o 4 miesiące kontuzja. Bak 6 dni. Dobra, symulujemy z tym. Ligę Mistrzów u siebie z Young Boys. I 4-0 wygrywamy. Dobra, mamy drugie miejsce na razie, ale... Aha, tutaj tak. Tutaj to... Aha, ten Horn kontuzowany, tak? To... O, Donnarumma. Zawodnicy nieobecni, zawodnik zawieszony i sugestia w kwestii... A, dobra, kapitana, dobra. Ale to... no ma kapitana. De Ligt. Dobra, ze Sevillu gramy na wyjeździe, to dałem ten mocniejszy skład. Na wyjeździe i 5-0 wygrywamy. Ohoho. Rozwaleni. Aj. A, jest. Nie to chciałem. Dobra, i tutaj pyk. Dobra. Cztery punkty mamy straty. To troszkę odrobiłem, jeden punkt odrobiłem. To gdzieś, chyba Real gdzieś musiał zremisować. Dobra, teraz mamy mecz z... Deportivo Alavés, to gramy u siebie, symulujemy i 4-0, ładnie. Bianda zadowolony, że mu daje dużo grać, no to pewnie, że będziesz grał. I z CSKA teraz Liga Mistrzów. Tu damy ten skład, bo tam czerwono któryś dostał. U siebie. I 2-0, pięknie. S i Bianda, dobra. Jedziemy dalej.
z Levante teraz mecz. Dobra, zostawimy ten mocniejszy skład na wyjeździe. I 4-0, pięknie, pięknie. Robimy treningi i o, i Sand Just 87, dobra, wbiło mu. Jedziemy dalej z Koksem z Gironą teraz, to damy ten słabszy skład może. Niech się zagra u siebie, no to Girona powinna być wygrana. I 3-1, dobra, i klubsik kontuzja. Klubsik kontuzja, to dobra, to nic. I z Schalke teraz mamy mecz. Liga Mistrzów. Dobra, De Ligt chce zagrać, to damy ten skład. Zagracie spokojnie, no. Kontuzja zawodnika, 7 dni kapser, klubś, aha. Zawodnik zawieszony, koniec zawieszenia, koniec zawieszenia. Symulujemy na wyjeździe Liga Mistrzów z Schalke. I 3-0 wygrywamy, pięknie. I meczek z Malagą teraz. Malaga, tak? No to jedziemy z nimi, symulujemy. I 3-0 wygrywamy, ładnie. Tu symulujemy. Dobra. Jedziemy dalej. Martin, co on chce, ten Martin? Z Getafe teraz. Symulujemy na wyjeździe. I 2-0 wygrywamy, ładnie. Realem Sociedad teraz. To damy ten mocniejszy skład u siebie. I 4-0, ładnie. Guidi hat-trick. I kontrakty się kończą, tak? Prognozy nie są obiecujące, nagroda dostania, zawodnik zawieszony. Alberto Guidi. To jest ten lewy skrzydłowy, nie? Zdać przedłużenie. 327 milionów euro. Maodo Malik Sy, Sosa. To 87 milionów, Sosa 188 milionów za ten
De Ligt, Luka Martin. Luka Martin to jest ten lewy pomocnik, ale on tu coś marudzi, o co mu chodzi? €286 milionów, jak ktoś będzie chciał go kupić. Dobra. Donnarumma, Kylian Mbappé, ale oni Donnarumma i Mbappé jest, ale dobra, przedłużamy. Mbappé. I Thiago Emanuel Dantas da Silva. Thiago Emanuel Dantas da Silva. To to jest w ogóle. Aha, napastnik, dobra. On ma 97, nieźle. Akceptujemy. I jeszcze tu będzie Dief, a i Bianda, to jest ten pomocnik. Pomocnik to jest ten, 99 overall, pięknie. 477 milionów euro klauzula wykupu. Okej, okay. No i to wszystkim przedłużyłem. Dobra, coś tu Horn marudzi, bramkarz. I mamy półfinał Superkopa z Espaniolem. No i dobra, zespół. Tutaj, aha. A, ale on... On ma kontuzję, to jego... Dobra. No i dobra, tyle, nie? Donnarumma będzie bronił. Tu mamy rynek otwarty i tutaj czat, o co chodzi, Horn. Trener zawsze na mój wkład gry w zespół zarobki kolegów mam przeczucie, że powinien zarabiać więcej. Aha, dobra, zajmę się tym. Gdzie ten Horn jest? Tutaj. Negocjuj kontrakt. No to dobra, damy ci podwyżkę, nie? Jak chcesz więcej zarabiać, dobra, to tak. Akceptuj. No rzeczywiście masz to słabiutko. Damy na 5 lat. 21 lat, kurde, chłopaczek ma 95 overall. Pięknie, nie? To mi się podoba. I teraz tak, chcę to tak dał ci 120 tysięcy euro i tu pół miliona wystarczy? Czy mało? Aha, 125 i 1,2 miliona euro za bonus. Czyste konta 15 3 miliony euro, dobra. No. Okej, okay, zgadzamy się. No, powinien być zadowolony. I symulujemy ten półfinał z Espaniolem. Mamy już 2034 rok i o, i 4-0 wygrywamy. Dobra, jedziemy dalej. I finał z Realem Madryt, o. A muszę ten mocniejszy pasowało. Dobra, gramy symulujemy ten finał Superkopa i przegrywamy 2-1. Tak jest. Pięknie, brawo dla ekipy Barcelony, kurde.
taki skład i przegrywają u siebie jeszcze. No ale dobra. Nie, to finał to jest chyba na neutralnym terenie. Trudno się mówi. Widocznie Real teraz ma ekipę lepszą. Nagroda dla menadżera, zawodnik wraca po kontuzji i nagroda z turnieju, dobra. Czyli Superkopa nie wygrywamy, czyli już nie mamy... jedno trofeum nam już odpada, dobra. I wygrywamy 4-0 z Celta Vigo na wyjeździe Liga Hiszpańska. Dobra, tu zrobimy treningi, ale tu Bianda już ma 99, także i tam mógłbym kogoś innego wrzucić za tego Biandę. O, jakieś 8 nowych. Tu jakiś dobry będzie, 21 lat, 87. Mam go dodać do listy życzeń, weźmiemy go. Napastnik, a to słaby. Tutaj chciałem popatrzeć, ale nie będę chyba nikogo kupował. Chyba, żeby tego obrońcę. O, tu jest jakiś też dobry 18-latek, 82 overall. Ten 21 też dobry jest. Dobra, 87, ale to na razie nie potrzeba mi nikogo. Chyba. Marysola, chciałem... No, dobra. M. Soares to ten... To jest ten, śpedek. No to dobra, to zagrasz tutaj. Rozwinąłeś się ładnie na 91. Aha, no i dobra. Tu mamy, aha, Copa de España, tak? Na wyjeździe ze Sevillą. I wygrywamy 2-0, ładnie. Real Madrid wciąż... Dobra, mamy tutaj z Villarreal. To damy ten mocniejszy skład i tutaj symulujemy i gramy u siebie, nie? Tak, u siebie. Liga Hiszpańska i 2-0 też wygrywamy, ładnie. I 1/8 finału Copa de España z Albacete jakimś. Nie wypożyczamy go. Kawaminga chce zagrać. A, no to pasowałoby ci dać tutaj za... Gdzie jest ten Kawaminga? Tutaj, dobra, zagraź sobie, no zagraź sobie.
prawa pomoc, SPD, prawa pomoc, obrona, lewa obrona. O. Okej, okay, coś takiego i... symulujemy na wyjeździe 4-1, ładnie. I Kawaminga strzelił gola, chciał se zagrać i dałem, wpuściłem go, żeby se zagrał i strzelił gola. No i ładnie. I tu mamy tak, Morsy, inny klub, o końcowy tu mamy 79, nawet nieźle za 19-latek, też dobry, 81 i 18 lat, dobry. Ten słaby, ten też dobry. Będzie. Okej, okay, tylko że tutaj tak. Tu... Guidi, nadal mi jeszcze skład. Widzisz, że cały czas grasz. I za Morsiego ktoś tutaj, kto tu się zgłosił za Morsiego. Transfery. A ten jest sy, to jest LS. SPO LSLP LSSPO, a ten tu mamy jakiegoś prawego skrzydłowego. O, tu był jeszcze ten LS i PS, o tamten jako de... nie chcę go ten, niedawno go kupili. Dobra, Espaniolem teraz mamy mecz. Derby Katalonii na wyjeździe. 1-1, o, Liga Hiszpańska, stracone punkty, ale dałem ten, no, nieważne czy ten słabszy, ten... I Morsi odszedł, aha, Dachne, dobra, rozwinął się na 86. Morsi został sprzedany, tak? Dobra. Dobra. A i koniec okienka transferowego. Ale muszę kogoś tam na te prawe skrzydło kupić, no, chyba. Bo nie będę miał kogo tam dać. Może by wziął tego... ten, co był, o ten. No i dobra. Młodziutki, może to on się tam trochę, on się rozwinie. No i akceptuje, nie? No i mamy gościa. Thank you.
No i dobra. Mamy satelitkę o Bilbao. Tylko ten Sanchez chce zagrać. To jest ten obrońca, nie? Gdzie on jest? O, tutaj. No to dobra, zagraj sobie. Na wyjeździe. Kupę do Espania, tak? I 5-0. I Donnar ma kontuzję. I Baren Texta. Ojajajajajaj. Dwóch z kontuzją. Aj. Kurczę, blade, no. Kurczę, to tutaj będziemy tak. Musimy dać. Tak, i za Donnarumę damy. Tak, i tutaj. O. A ten, gdzie jest ten? Horn wyzdrowiał? E, nie. Nie wyzdrowiał, no to kiepsko. Biuro. Ten dziękuję, że zagrał. No dobra robota. Przyłożone spotkanie na grosowanie. Kontuzja zawodnika Brexit. A, 3 miesiące. Uhuhu. A ten 8 tygodni do Naruma. Ajajaj. Dobra, tyle. Tutaj zakończymy ten odcinek na tym meczu z Levante. Z gry FIFA 20. Symulowana kariera FC Barcelona. Na kanale Guma Play the Game. Zapraszam na kolejne odcinki. Na razie.